Cześć Kasiulutki, witam w kolejnym odcinku na kanale 50 na pół. W dzisiejszym odcinku, tak jak pewnie się domyśliliście po tytule, o środowisku, ale w taki prosty sposób dla leniwych osób, więc zaczynamy! Ten odcinek powstaje we współpracy z Żabką, która wprowadziła nową wodę do swoich sklepów. Jest to woda od nowa, która jest robiona. Woda nie jest robiona, butelka jest robiona w 100% z recyklingu, etykietka też, czyli plastik jest w 100% recyklingowany, a sama woda jest ze źródła w Polsce. Źródła Anna w Muszynie. Temat eco-friendly, temat środowiska, jest to temat, który poruszam na swoim Instagramie, ale tutaj na YouTubie jeszcze w to się nie wgłębiłam w ten sposób, ponieważ nie uważam sobie jako eko-świra, bardziej jako bardzo osoba, która bardzo dba o środowisko, ale robi to w wygodny sposób. A brzmi chamsko, jakby bardzo nieodpowiedzialne z mojej strony, ale wierzę, że zmiany w życiu, które mam utrzymać, muszą być jednak zgodne z moim stylem życia. Zamieszkanie w Japonii w moim przypadku bardzo zmieniło moją świadomość w stosunku do śmieci, ponieważ to, jak się ogarnia śmieci w Stanach, a to, jak się ogarnia śmieci w Japonii, bardzo się różni. W Stanach, gdzie bardzo duża część populacji mieszka na suburbs, czyli przedmieścia, mają swoje ogródki, podwórka, to śmieci właśnie wynoszą na te podwórka do pojemników tam i raz na tydzień je wywożą, więc tu się nie buduje taka świadomość o tym, ile śmieci się tworzy, ponieważ nie patrzy się na ten pojemnik cały czas, nie wiadomo, ile miejsca tam ci braknie w tym pojemniku i nawet jeśli braknie, to możesz te worki zostawić poza tym śmietnikiem i wywieźć je raz na tydzień. A w Japonii te śmieci trzeba trzymać w domu i raz na tydzień poszczególne śmieci śmieciarka odbiera, czyli recykling plastiku, albo ogólne śmieci, albo metale. I skoro to jest w domu, cały czas jesteś świadomy, ile tych śmieci tworzysz. Zauważyłam po sobie, że takie małe zmiany bardzo mi zmieniały moją świadomość i wprowadzałam z tego powodu zmiany innych w swoich sferach życia. Czyli poza śmieciami zaczęłam mniej butelek kupować i zaczęłam myśleć bardziej o ogólnym obrazie i jak mój konsumpcjonizm wpływa na środowisko. Zakładam, że wielu osób, którzy mnie oglądają regularnie, to właśnie są wkręceni w ten temat, jeśli nie bardzo, to do jakiegoś stopnia, ale to jest dla tych, którzy może nie za bardzo się im chce, żeby zachęcić do takich małych zmian. Pierwsza porada w prowadzeniu bardziej zielonego, bardzo eco-friendly życia jest to, żeby używać to, co się ma i wymieniać tylko wtedy, kiedy jest potrzebne. Bycie bardziej eco-friendly nie polega na tym, żeby nie wyrzucić plastikowe słomki i kupić nowe szklane czy nowe metalowe, tylko żeby wykorzystać to, co się ma i jak najbardziej je wykorzystać, zanim się wprowadza coś nowego. I wtedy, jak już nadchodzi ten czas, żeby wprowadzić coś nowego, to można pomyśleć o czymś bardziej efektywnym. Druga porada to bardzo podobna do tej pierwszej, to są te 3 R po angielsku. Nie wiem, czy to się używa po polsku, ale po angielsku jest reduce, reuse, recycle, czyli to, żeby zmniejszyć, użyć powtórnie i później recyklingować coś. Ta zasada jest takim parasolem nad wszystkimi innymi zasadami, więc tak wszystkie te inne zasady trochę pod tym kryją. Warto wyjść poza komfortową sferą, gdzie się po prostu kupuje coś nowego, jak się coś zepsuje i pomyśleć, czy może dam radę to naprawić, czy może warto wziąć do kogoś, żeby naprawić, ale też się zastanowić, czy rzeczywiście to zrobię, żeby nie zbierać po prostu śmieci. Można też dać czemuś drugie życie. Weszłam w ten tryb, gdzie zamiast próbowania wyrzucić czegoś, zastanawiałam się, jak je mogę wykorzystać dalej. Zauważyłam po sobie, że mniej rzeczy kupowałam, bo było mi większy żal wyrzucać rzeczy. Druga, dosyć prosta i pewnie przewidywana porada to, żeby korzystać z bidoniu i ograniczać zakupy z plastiku, szczególnie nierecyklingowanego. Żaden wyprodukowany plastik jeszcze się nie rozłożył i tylko co trzecie tworzywo sztuczne wprowadzone na rynek wraca do obiegu. A w przypadkach, kiedy się zapomniała swój bidon, czy może jeszcze się nie zastosowało używania bidoni w swoim życiu, to dobra alternatywa jest właśnie woda w recyklingowanym plastiku. Jak tak? Wstąp do Żabki i wybierz następną najlepszą alternatywę. Dobra dla środowiska i dobra dla Ciebie. Wybierz wodę od nowa.
Butelka w 100% pochodzi z recyklingu i może być recyklingowana, więc nie musisz generować nowe plastikowe śmieci. Woda od nowa! Następna porada, która ja myślę, że jest bardzo dzieląca, jest to, żeby ograniczać spożywania mięsa i próbowania niemięsnych zamienników różnych dań. W Warszawie jest to bardzo łatwe. Jest tu naprawdę dużo opcji wegańskich i wegetariańskich. I mi nie chodzi tu o przekonywanie kogokolwiek do weganizmu czy wegetarianizmu. Ja osobiście nie jestem wegetarianką ani weganką, ale próbuję często w jakiś sposób ograniczać swoje spożywanie mięsa. Jeśli jest to na przykład Meatless Mondays, które są popularne w Stanach, w rodzinach, to że w poniedziałki nie ma żadnego mięsa. Chodzi tu o takie bardziej świadome spożywanie jedzenia i myślenie o tym co jakiś czas. Czemu? Ponieważ jeśli połączymy pastwiska używane do wypasu z ziemią wykorzystywaną do uprawy roślin na paszę dla zwierząt, to okazuje się, że 77% globalnej ziemi uprawnej jest właśnie używana do hodowania zwierząt w jakiś sposób. Zwierzęta gospodarskie zajmują większość ziem uprawnych na świecie, ale wytwarzają jedynie 18% światowych kalorii i 37% całkowitego białka. Czyli dosyć wymagające są te zwierzęta na środowisko. Przemysł modowy odpowiada za 10% rocznej globalnej emisji dwutlenku węgla, czyli więcej niż wszystkie loty międzynarodowe i żegluga morska razem wzięte. Czyli co? Bardzo zachęcam do kupowania w second handach, w lumpeksach. Co jest bardzo fajne jest, że w ogóle ta moda kupowania second hand totalnie weszła tutaj w Warszawie co najmniej, więc jest to fajne i bardzo cool, jak się znajdzie jakąś koszulę, czy fajny wynalazek w lumpeksie, w second handzie, jest to takie bardziej unikatowe. I często właśnie zauważyłam, że te ciuchy są lepszej jakości. Można też, jeśli jest to w miarę waszej możliwości, kupować z bardziej świadomych marek. Często tak jest, że bardziej świadome marki są bardziej kosztliwe, ponieważ większy jest koszt produkcji. Ale często też te produkty dłużej trwają. Ja na przykład bardziej cenię takie lepszej jakości ciuchy i mogę je mieć przez lata i bardzo się cieszę, kiedy mam ciuchy przez lata. Te na przykład spodenki kupiłam 14 lat temu i to jest dla mnie, jest to powodem do dumy. Dla mnie najważniejsze w temacie mody jest, żeby unikać wkręcenia się w cykle fast fashion. Fast fashion, czyli takie marki jak H&M czy Forever 21, nie wiem czy to jest w Polsce, Shein, jakie są marki fast fashion, czy Zara, które nie mają swoje cykle premiery kolekcji sezonowo, jak kiedyś było, ale zatem są tygodniowe. Warto unikać właśnie tej takiej mentalności, która stoi za tym, że ciągle się chce ten nowy fason, tą nową, ten nowy ciuch, ponieważ one też są często produkowane, żeby tylko trwać krótszy czas. I zajawka na fason takich właśnie ciuchów się szybciej wygasza. Rzadko kiedy są to timeless pieces, czyli ciuchy ponadczasowe. Wszechobecność marek fast fashion też bardzo wpłynęła na wzrost naszej konsumpcji. Dzisiaj przeciętna osoba kupuje o 60% więcej ubrań niż w 2000 roku, to też znaczy, że dużo więcej wyrzuca. A to najłatwiejsza porada chyba ze wszystkich, czyli to, żeby wymienić żarówki na LEDowe, kiedy pojawia się okazja. Czyli nie to, żeby wyrzucić wszystkie i wsadzić nowe. Żarówki LEDowe zużywają ponad 75% mniej energii niż zwykłe, no i też są bardziej trwałe. Raczej pomyliłam się mówiąc, że poprzedni punkt jest najłatwiejszy, bo chyba jednak ten jest najłatwiejszy. I to jest to, żeby robić zakupy w torbach wielokrotnego użytku. Chodzi tu oczywiście o unikanie jednorazowych toreb, ale warto tu też podkreślić, żeby używać jakieś torby, które już macie w domu, zamiast kupować nowe specjalnie do tego, ponieważ nie jest to bardziej eco-friendly niż jednorazowa torebka. Według ONZ ilość jedzenia, którą wyrzucamy co roku, to 1,3 miliardów ton. Całkowita ilość wody zużyta do produkcji właśnie tego jedzenia, którą wyrzucamy co roku, to równa się przepływowi rzeki Wołgi w Rosji, czyli trzykrotna objętość jeziora Genowewskiego. Co możemy zrobić w tym przypadku? Planować swoje posiłki i robić mniejsze zakupy, żeby zapobiec się wyrzucania śmieci. Ja osobiście jeszcze nie jestem dobra w tym, ale bardzo zaimponowało mi, jak byłam u swojej siostry przez lockdown. Tak samo używaliście słowa tu.
to ona z jej rodziną planowała posiłki na cały tydzień i w tym planie był jeszcze dzień na leftovers, czyli na pozostałe posiłki, które nie dokończyli z poprzednich dni. I przez te 2 miesiące naprawdę doświadczyłam, że jest to możliwe nie wyrzucać jedzenia, jeśli się naprawdę dobrze to wyplanuje. I na dodatek jest to dużo bardziej oszczędne. I ostatnie to świadome wybieranie formy transportu. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego lotnictwo odpowiada za około 2% światowej emisji dwutlenka węgla. Jest to szczególnie istotne w przypadku krótkich lotów, ponieważ startowanie zużywa więcej paliwa niż race, niż cruising w niebie. Co znaczy, że w przypadku krótszych lotów dużo więcej paliwa jest używane procentowo w stosunku do lotu. Warto pojechać transportem miejskim, kiedy jest to opcją zamiast autem. Warto się przejechać rowerem do pracy, jeśli jest to możliwość. Warto przejechać na wakacje autem, jeśli jest to krótki dystans. Jest to akurat punkt, którym ja jestem najbardziej winna, w tym, że moje życie jednak wymaga tego podróżowania samolotem często, ale staram się jak najlepiej planować te loty, żeby ograniczać latanie krótkimi lotami bez powodu. To podsumowuje mój poradnik na łatwe do stosowania zmiany w swoim życiu, żeby być bardziej przyjaznym dla środowiska. Chciałabym, żebyście podchodzili do tego jako takie małe rzeczy, które możecie próbować w swoim życiu. Nie jako lista rzeczy, których musicie zaliczyć. Po prostu wytestujcie sobie, spróbujcie jeden, spróbujcie drugi. Zobaczcie, jak wam pójdzie. Może coś innego przy okazji fajniejszego wymyślicie. Na pewno wielu z was ma dużo fajnych innych porad, więc proszę piszcie je w komentarzach, żebyśmy mieli pod tym filmem taki super fajny poradnik. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!